To tyle, jeśli chodzi o Lenina. Natomiast teraz postać, której przywołania nie mógłbym sobie odpuścić, pomimo iż z punktu widzenia filozofii Żiżka jest ona marginalna. Natomiast nie chciałbym zmarnować ślęczenia nad 2000 stron wprowadzenia do ontologii bytu społecznego. Lukacz i jego ujęcie problemu ideologii nie stanowi ważniejszego stanowiska z punktu widzenia Sławoja Żiżka. Słoweński filozof rzadko odnosi się do tego węgierskiego marksisty, a jeśli już, to głównie w kontekście filozofii Hegla i jej wpływu na podstawy marksizmu. Niemniej jednak Lukacz oferuje nam bardzo dogłębną analizę zjawiska, jakim jest ideologia, jej miejsca w społeczeństwie i roli w tworzeniu świadomości człowieka. Rzecz jasna, mówiąc o tym filozofie, musimy dokonać rozróżnienia na młodego Lukacza, który w historii świadomości klasowej pisze o fałszywej świadomości proletariatu, a dojrzałym autorem wprowadzenia do ontologii bytu społecznego, mówiącym o ideologii w głęboko ontologicznym i epistemologicznym ujęciu. Nawiasem mówiąc, autora tak dojrzałego, że aż nie doczekał ukończenia tego dzieła, ponieważ Lukacz zmarł w trakcie pisania wprowadzenia do ontologii bytu społecznego. To właśnie jedynie temu drugiemu obliczu Lukacza chciałbym się w tym miejscu przyjrzeć. Charakter prób, w którym czytamy w przedmowie do drugiego wydania Historii i świadomości klasowej, jest nie tyle samokrytyką wypracowaną na potrzeby przetrwania w totalitarnych warunkach stalinizmu, ile również wynikiem stosunkowej nowości oraz przełomowości, szczególnie w warunkach II międzynarodówki, opisanego tam ujęcia ideologii, jak sugeruje Terry Eagleton. I te niuanse są niewątpliwie wartościowe dla historyka marksizmu, no ale w ramach tego, co tutaj omawiamy, już niekoniecznie. I o wiele stosowniejszym wydaje mi się oparcie na okrzepłych już i dopracowanych koncepcjach. Dlatego też, przechodząc, w drugiej części wprowadzenia do ontologii bytu społecznego odnajdujemy znacznej objętości, zresztą proporcjonalnej do całości tego opus magnum, podrozdział poświęcony ideologii. Lukacz wyznacza tam ścisłe ramy swojego rozumienia tego zjawiska. Według niego, aby nazwać coś ideologią, nie wystarczy, by był to dowolny twór myślowy jednostek, nawet jeśli jest bardzo wartościowy lub sprzeczny z wartościami, nawet gdy jest szeroko upowszechniony społecznie. Konieczne jest natomiast występowanie jego pewnie ściślej określonej funkcji odpowiadającej konfliktowi między materialną bazą a ideologiczną nadbudową. Dla Lukacza ideologia nie jest tylko domeną myśli towarzyszących społecznym i ekonomicznym kryzysom, gdyż sam kryzys jest konsekwencją normalnego funkcjonowania i rozwoju kapitalizmu. Kryzys nie pojawia się w społeczeństwie nagle i znikąd. W związku z tym przedmiotem ideologii jest również codzienność. Jak czytamy u Lukacza, ideologia jest przede wszystkim tą formą myślowego opracowania rzeczywistości, która służy do tego, by praktykę społeczną ludzi uczynić świadomą i zdolną do funkcjonowania. No, z jednej strony dostrzegamy tutaj ujęcie ideologii jako formy racjonalizacji otaczającego świata, no, a z drugiej strony jest to, podobnie jak u Lenina, narzędzie walki klasowej wykorzystywane zarówno przez burżuazję, jak i proletariat. Według Lukacza ideologia jest właśnie takim środkiem walki społecznej, który odpowiada na pytanie społeczeństwa, co robić. Jednocześnie może ona bronić status quo zastanej rzeczywistości. Od umiejscowienia ideologii w codzienności Lukacz przechodzi do ideologicznego aspektu myśli naukowej i filozoficznej. Jak czytamy, dana teoria czy hipoteza, błędna lub nie, staje się ideologią dopiero wtedy, gdy wykorzystuje się ją jako przestrzeń realizowania konfliktów społecznych. Nie chodzi tutaj o prawdziwość, ale o rozgrywanie społecznych przeciwieństw, ponieważ, jak podkreśla Lukacz, ten sam pogląd może być raz zaangażowany w ideologię społecznie progresywną, a innym razem w ideologię reakcyjną. Niemniej w tym miejscu znajdujemy również sposób na rozwiązywanie ideologicznych konfliktów. Uświadomienie sobie i ideologicznemu przeciwnikowi wspólnego interesu społecznego. Lukacz osadza również zjawisko ideologii głęboko u podstaw ludzkiej socjalizacji, opisując je jako odpowiedź człowieka na proces rozwoju społecznej totalności. Według niego zalążek ideologii pojawia się już w społeczeństwach pierwotnych, przy przeciwstawianiu jednostki społeczności jej wypracowanym zasadom. Trzeba jeszcze zauważyć, ponieważ wcześniej mówiłem o historii świadomości klasowej, gdzie Lukacz wprowadza to pojęcie fałszywej świadomości. Natomiast kiedy zestawimy to z aktualniejszą
przynajmniej w perspektywie życiorysu Lukacza, książką Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. Ideologia nie zawsze musi być fałszywą świadomością i vice versa. Nie wszystko, co jest fałszywą świadomością, musi być zawsze ideologią. Lukacz kładzie również nacisk na konieczność odróżnienia zwykłego fałszu, czyli w ujęciu klasycznym niezgodności myśli z rzeczywistością, od ideologii. Ponieważ w jej przypadku nawet najbardziej irracjonalne formy mogą okazać się ideologią całkiem trafnych działań. Nawiasem mówiąc, a propos tego klasycznego ujęcia prawdy, w tej książce jest zaskakująco dużo nawiązań do Arystotelesa i jego kategorii, gdyż takież wyjściowo Lukacz miał klasyczne rozumienie ontologii. Ciekawa książka, polecam. Oczywiście mechanizm ten możemy odczytać również w drugą stronę, kiedy to dana sytuacja społeczna legitymizowałaby skrajny absurd. I w tym miejscu warto zauważyć, że jest to taka swoista zapowiedź bardziej dwuznacznego ujęcia ideologii w marksizmie, kiedy to oczywistym przestaje być jej przypisanie do, używając klasycznie marksistowskich pojęć, nadbudowy, a nie bazy. Jednym z najważniejszych przykładów takiego podejścia będzie właśnie koncepcja ideologii Żiżka, gdzie poprzez społeczną praktykę niematerialna w swojej myślowej istocie ideologia zaczyna się materializować. Jednocześnie zauważając po raz kolejny sposób, w jaki Żiżek przyswaja na potrzeby własnej filozofii przejawy dualizmu i antagonizmu, które kolejni marksiści dostrzegają w zjawisku ideologii, antycypuje ważny heglowski motyw w jego myśli, czyli dialektyczna afirmacja przeciwieństw, antynomii poniekąd kantowskich, wyznaczających granice ludzkiego poznania. Właśnie według Żiżka to właśnie afirmacja i wykorzystanie tychże antynomii stanowi o doniosłości filozofii Hegla. Myśliciela bardziej kantowskiego niż sam Kant, jak pisze Żiżek, ten punkt staje się punktem wyjściowym dla wzniosłego obiektu ideologii, jak można przeczytać na stronie 19 tejże książki Żiżka, w momencie kiedy we wprowadzeniu Żiżek pisze o tym, dlaczego dla opisywania społecznych antagonizmów metodą, którą on by proponował, jest właśnie heglowska dialektyka. Ale powróćmy jednak do Lukacza i tego, co pisze o ideologii we wprowadzeniu do ontologii bytu społecznego. Nie oddalając się też zbytnio od Hegla. Używając właśnie heglowskich pojęć, Lukacz definiuje społeczne konflikty jako walkę jednej szczegółowości z drugą poprzez przywłaszczenie ogólności. Szczegółowość i ogólność, duże S i duże O, bo są to pojęcia takie raczej logiczne w rozumieniu logiki, jaką przejawiał Hegel. Dwie szczegółowości, dwie partykularności społeczne, dwa stronnictwa, dwa wycinki społecznej rzeczywistości biją się o to, które z nich będzie mogło definiować i reprezentować ogólność. Nic nowego. Demaskowanie ideologii miałoby w tym miejscu polegać na ujawnianiu szczegółowości interesu uznanego za ogólny i vice versa. Niemniej w tym miejscu Lukacz pozostawia nam również jedno z najważniejszych spostrzeżeń dotyczących ideologii. Cytuję. Błędne jest stosowanie mierników teoriopoznawczych do zagadnień ideologicznych, ponieważ nawet fałszywy obraz przedstawiany przez ideologię posiada funkcję, która odpowiada już realnej sytuacji społecznej. Oglądałem niedawno wywiad z Żiżkiem z wczesnych lat 2000, gdzie opowiadał on o tej topologii Lacana, symboliczne, wyobrażeniowe, realne, takiej bądź innej kolejności. I mówił on o czymś takim, że mamy realne wyobrażeniowe. To znaczy, że niektóre wyobrażenia potrafią tak strukturyzować daną sytuację, chociażby komunikacyjną, że oddziaływują na rzeczywistość, na realne zachowania, na realne, nawet materialne warunki. I o tym musimy pamiętać, że czasami najbardziej bzdurne rzeczy, oderwane od rzeczywistości, mogą wpływać na najbardziej konkretną i realną rzeczywistość. Oczywiście pamiętając przy tym wszystkim, że rzeczywistość i realność to nie to samo, no ale jeśli w bzdurności naszych myśli postanowimy rozpędzić się i walnąć głową w mur, to jak najbardziej realny będzie zarówno ubytek tynku w tym murze, jak i ubytek tkanki w okolicach naszej czaszki.